Siemaneczko, z tej strony was i ja w dzisiejszym odcinku specjalnie na waszą prośbę, bo ponieważ zlikwidowali następną mapę na EXPA, udostępniam wam kolejną mapkę, na której również możecie sobie dobić levele. Ja troszeczkę z tymi levelami zwolniłem, po prostu no chciałem dostać bomberkę i nie zależało mi bardzo, żeby tutaj kolejne rzeczy wbijać. Tak samo gdybym leciał tymi sposobami na LEGO albo przykładowo Endurance'a. Jest jeszcze fajny motyw na festiwal Fortnite. Wiem, że jeszcze w tym tygodniu działał, poprzednim, gdzie się podłączało pada i kręciło gałkami na gumkę i to po prostu też leciało tak bodajże przez 3 godziny i wam expa normalnie wbijało. No ale ja wam tutaj pokażę ten najprostszy sposób, czyli mapka kreatywna na expa. Lecimy z kodzikiem. Jeszcze chciałem wam serdecznie podziękować za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze pod filmem. Dziękuję serdecznie, dziękuję również za wsparcie poprzez kod Fuzzy Gaming, jak i wsparcie poprzez YouTube'a i nie tylko. Zapraszam was również serdecznie na mojego Discorda Fuzzylandia. Macie tam różne przecieki, jak i graczy, z którymi możecie sobie rozegrać inne gry. No i zapraszam was tutaj na mapkę All Weapons Free for All. Kod do tej mapy 44 11 69 46 42 90. Oczywiście klikam wybierz. Najważniejsza rzecz, klikacie gra prywatna, żeby tego po prostu nie popsuć, bo jak to popsujecie, to no może wam ktoś ten przycisk, albo tak przykładowo jak w tej przedostatniej mapie było, gdzie sam się eksplodowałem Guganem i nie mogłem już niestety wejść, bo zginąłem. Tak, żeby was ktoś inny nie zabił albo nie wykorzystał waszych przycisków. No i przechodzimy do mapki. Mapka się ładuje. Oczywiście, jak zawsze, będzie timer. Istnieją też takie mapki bez timera. Ostatnio miałem przyjemność ją testować, ale została niestety już zablokowana. Tak więc skończyło się na nagrywaniu odcinka i odcinek nie wylądował nawet na kanale, bo ta mapa bardzo szybko zniknęła, po prostu, no wiecie, wchodzicie na mapę i od razu farmicie expa i nie spodobało się to bardzo Epic Gamesowi. No niestety, tak to czasami bywa. Lądujemy na mapie, oczywiście rozpocznij rozgryweczkę i teraz wszystko, co musimy zrobić, to lecimy do... O, ups, spadłem tam, ale to mi tam nie chce lecieć. Do tej budki. I teraz uwaga. Pyk. Klikacie, dobrze, zrobię może tą emotkę. Wiecie, prawa autorskie. No i przenosimy się do magicznego pomieszczenia, w którym musimy wpisać kod. Oczywiście nie ma tutaj totalnie nic do roboty, bo jedyne co możemy zrobić, to podnieść graplery. O, czyżbym nie mógł podnieść jeszcze... A co jest? Limit? Dobra, jest. Piąty grappler. No i oczywiście ściana płaczu, czekamy te 15 minut, po 15 minutach będziemy mogli zatwierdzić. Przypominam, że tym przyciskiem klikacie Confirm Reset All. Tutaj następnie klikamy Start, startuje nam AFK XP, a tutaj będziemy mieli magiczny przycisk przeniesienia na Bones Rooma. Natomiast tutaj, o ile się nie mylę, będzie Secret Area, gdzie będziemy używać przyciski na dodatkowego expa. Jeśli tego expa nie macie, a nie chcę wam się awczyć, wolicie to szybciej troszeczkę zrobić, no to zapraszam do Secret Area. Tak samo tutaj, jakbyście kampili w tym bonspadzie dłużej, to wyjdzie bodajże wam na to samo do limitu. No i dzięki magii montażu widzimy się już niebawem za 14,5 minuty. Tak więc cięcie. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy użyciu kodu Fuzzy Gaming na naszym Discordzie Fuzzylandia. Jak widzicie, czas już dobiega do końca. Dajcie znać, co robiliście przez te wspaniałe 15 minut w komentarzu pod filmem. Ja oczywiście przeglądałem nowe mapki. No i już wam podaję kodzik. Muszę jeszcze poczekać te 10 sekund, a kodzik brzmi następująco. Będzie to 5, 4, 1. Przypominam, że tym przyciskiem również możecie to zresetować, jeśli wpiszecie coś źle. 5, 4, 1. Confirm.
teraz możecie użyć tego przycisku, no i zaczyna nam lecieć exp. Pierwsze co wykonamy, polecimy do tego pokoju. A jeśli spadlibyście z tej fantastycznej rampy, są te złote coiny, przez które właśnie przejeżdżam. Pamiętajcie, że możecie użyć grapplera i skoczyć tutaj na tą poręcz. Widzicie, troszeczkę mi tego expa wskoczyło. Jeśli wam się śpieszy, możecie oczywiście shifta użyć, aby się rozpędzić, przejechać przez te coiny szybciej. No i na samym końcu jesteśmy kierowani do pomieszczenia Bouncing Pala. Myślicie, że to już wszystko, ale nie, to nie jest wszystko. Teraz spróbuję z tego wyjść. Tutaj w prawym rogu bodajże będzie ten przycisk na wyjście. Muszę go namierzyć. Gdzieś on tutaj był. Ślepy jestem, nie widzę tego przycisku. O, był na dole. Ok, kliknąłem go. Teraz tak, jak pojawimy się tutaj z powrotem? Pamiętajcie, że możecie tutaj kliknąć coś takiego jak AFK. Teraz ten X powinien wam lecieć troszeczkę więcej. No i tu jest jeszcze taki fire. Też jest ciekawe, on z pierwszej osoby. Możemy pograć w Fortnite, to jest w ogóle średniczne. Nie wiem jak wam, mi się to nie podoba, z ciebie to wygląda. Z powrotem lecimy tutaj do tej budki. A sobie użyję tańca. I klikamy tutaj w Secret Area X po lewej stronie od tablicy z kodami. No i przechodzimy do takiej mapki. Oczywiście możemy ponieść sobie kolejne grapplery. Przechodzimy do pierwszego budynku, to jest chyba największy budynek, tak mi się staje. I na tym budynku mamy pierwszy przycisk na expa. Ok, kliknięty. Następnie mamy budynek numer 2. Uwaga, to będzie nasz budynek numer 2. Tutaj mamy kolejny admin expa, budynek numer 2. Teraz przechodzimy do... Do latarni za budynkiem numer 2. Chwila, ja coś tutaj się pogubiłem. Czy to nie była ta latarnia? Dobra, mniejsza z tym, tą latarnię zaraz sprawdzę. Przejdźmy do budynku numer 3. Budynku numer 3. Gdzie przycisk? Tutaj. Teraz... A, to jest ta latarnia, która była za nami. Będziemy mieli przycisk numer 4. Gdzieś powinien być. O, widzicie? Jest. Przycisk numer 4. I teraz został nam jeszcze przycisk numer 5. On się znajdował. Dobra, budynek raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj. Ten przycisk będzie oczywiście na dachu. Numer 5. I jak to w tych mapkach na expa bywa, zostaje nam kolejny bouncing room i tym podobne na expa, czyli przechodzimy do płotu. I tutaj będziemy mieli... To miejsce było. Powinien się składać. O, widzicie? Jest AFX Boost. AFX Boost. Zobaczcie sobie te przyciski. Okej, okay, czyli tu mamy taki raz. Trzy. Tutaj nas przeniesie w czwartym albo w piątym. Cztery. Jest. Lift. No i ponownie przechodzimy do jump pada. Czyli tam, gdzie byliśmy wcześniej.
No i tutaj polecam wam kliknąć przykładowo przycisk równości, jeśli gracie na klawiaturze, bo przycisk równości to jest automatyczny bieg do przodu i to jest jeszcze tak skonstruowana mapa, że się odbijacie z dołu, lecicie do przodu, odbijacie się z przodu i ponownie do przodu i to macie liczone jako ruch. I bodajże wam tak do 163 tysięcy expa może wam to dolecieć. Znaczy oczywiście z tym, co mieliście wcześniej wbite na tych coinach. To już zależy, czy macie limit dzienny expa, czy nie macie. Jeśli macie, no to po prostu dajcie znać w komentarzu pod filmem, ile wam się udało nabić tego. Oczywiście, jeśli mapka przestałaby ponownie działać, dajcie również znać w komentarzu, ej, halo, mapka już nie działa, a ja wam po prostu wrzucę kolejną solucję z następnym rozwiązaniem, jak szybko wbić expa na innej mapce. Więc mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie się podzielić ze swoimi znajomymi, dołączyć na naszego Discorda Fazilandia oraz wesprzeć mnie kodem Fazil Gaming w sklepie albo po prostu opcją wsparcia. Istnieje teraz coś takiego pod filmem. Wesprzyj, klikacie w przycisk, możecie mi postawić piwo czy tam kawę, co tam chcecie. Albo po prostu skorzystaj z subskrypcji YouTube'owej, tam bodajże to jest za piątaka, czyli pół paczki chipsów w obecnych czasach. Tak więc, jeśli macie taką możliwość i chcecie, zawsze możecie się odwdzięczyć. Ja wam już nie zabieram więcej czasu, życzę miłego dnia czy tam wieczora. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej! Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Fazil Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Fazil Gaming w sklepie. Hej!